Jahwe ocali wszystkich, którzy go wzywają. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. Joela 3, rozdział 5, werset. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian, 10 rozdział, 12 do 13 wersetu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian zrównał wzywanie imienia Jahwe z Joela z wyznawaniem Chrystusa w Nowym Testamencie. Odnosi słowa Joela nie do ostatecznego wyzwolenia żydowskiej resztki podczas wielkiego ucisku, na co kładzie nacisk Joel, ale do sposobu zbawienia w obecnej dyspensacji. Cały wywód Pawła w liście do Rzymian 10 jest taki, że zbawienia nie osiąga się poprzez jakiś usilny wysiłek czy pracę człowieka. Pokazuje on, że zbawienie jest teraz zasadniczo w ustach twoich, co oznacza, że jedyną pracą z naszej strony jest wyznawanie Chrystusa ustami. Z tego jasno wynika, że Pan Jezus, do którego mamy wołać o zbawienie, jest także Jahwe. Nie można z tym dyskutować, ponieważ kiedy Paweł cytuje Joela, 3 rozdział, werset 5, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony i odnosi to do Chrystusa z Joela, jasno wynika, że miał na myśli samego Jahwe. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. Joela 3:5. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian, 10 rozdział, 12 werset. Apostoł Paweł w liście do Rzymian zrównał wzywanie imienia Jahwe z Joela 3:5 z wyznawaniem Chrystusa w Nowym Testamencie. Odnosi słowa Joela do ostatecznego wyzwolenia żydowskiej resztki podczas wielkiego ucisku, na co kładzie nacisk Joel. Do sposobu zbawienia w obecnym czasie, w obecnej dyspensacji. Cały wywód apostoła Pawła w liście do Rzymian 10 jest taki, że zbawienia nie osiąga się poprzez jakiś usilny wysiłek czy pracę człowieka. Pokazuje on, że słowo jest zasadniczo w ustach twoich, co oznacza, że jedyną pracą z naszej strony jest uwierzenie w sercu, w Chrystusa, na podstawie słowa wiary, które jest blisko ust naszych. Z tego jasno wynika, że Pan Jezus, do którego mają wołać ludzie z żydowskiej resztki podczas wielkiego ucisku o zbawienie, jest także Jahwe. Nie można z tym dyskutować, ponieważ kiedy Paweł cytuje Joela 3:5, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony i odnosi to do Chrystusa z Joela, jasno wynika, że miał na myśli samego Jahwe.